Witajcie na kanale wideotesty.pl, z tej strony Paweł. Zapraszam Was na recenzję klawiatury dla graczy Tesoro Tizona. Produkt ten ma trafić do sprzedaży w Polsce w okolicach września. Oprócz samej klawiatury otrzymałem także Tizona Numpad. Pudełko jest niezwykle duże i utrzymane w kolorystyce firmy Tesoro. Znajdziemy bardzo ładny logotyp modelu, jak i zdjęcie klawiatury. Wszystko jest utrzymane w stylu dla fanów gamingu. Do tego stopnia, że znajdziemy napis elitarna mechaniczna klawiatura dla graczy. Brzmi bardzo obiecująco i na pewno postaram się sprawdzić, czy tak jest. Z tyłu opakowania znajdziemy obrazki z funkcjonalnościami klawiatury oraz wiele opisów, w tym w języku polskim. Po bokach znajdziemy skróty klawiszowe. Otrzymany egzemplarz posiada niebieski przełącznik klawisza klawiatury. W środku znajdziemy klawiaturę, dwa kable mini USB do USB oraz DC in do USB. Oprócz tego powinniśmy otrzymać instrukcję obsługi, jak i reklamy. Specjalnie użyłem tego słowa, ponieważ w moim egzemplarzu brakowało tych elementów. Być może ktoś popełnił błąd przy pakowaniu. Jednak kto teraz czyta instrukcję obsługi, a tym bardziej broszurę. Warto zwrócić uwagę na kabel, który jest mocny i pleciony o długości 1,8 metra. Zabrakło sterowników do tej klawiatury w pudełku, jak i na stronie producenta. Nie mamy żadnego dodatkowego oprogramowania, w którym to możemy zarządzać makrami czy profilami. Trochę słabo jak na klawiaturę dla graczy. Przejdźmy teraz do samej klawiatury. Ma wymiary 376x154 oraz 24 mm. Waży około 1 kg. Jest to naprawdę bardzo solidna i stylowa klawiatura. Kolor czarny bardzo dobrze komponuje się z fioletowymi wstawkami. Najbardziej podoba mi się miejsce nad strzałkami. Kształtem przypomina mi klocek od Tetrisa i na tym polu znajdują się trzy wskaźniki. Dzięki nim wiemy, czy mamy włączony przycisk Caps Lock, klawiaturę numeryczną czy tryb gier. Przejdźmy jednak do wygody korzystania z klawiatury mechanicznej Tizona. Wcześniej nie miałem okazji pracować na podobnych klawiaturach. Zrozumiałem, że to olbrzymi błąd i już od pierwszego kontaktu uzależniłem się. Klawiatura Tizona ma bardzo miłe w dotyku klawisze oraz całkiem dobry skok. Trzeba się do niej przyzwyczaić, ale kiedy już to zrobimy, bez większych problemów będziemy mogli pisać czy grać. Klawiatura bardzo dobrze sprawdza się zarówno w grach, jak i pracach biurowych. Jednak nie wiem do końca, czy jest to produkt dla graczy. Brakuje mi tutaj charakterystycznego podświetlania klawiszy, oprogramowania do obsługi makr, czy nie możemy bindować klawiszy. Pod spacją znajdują się trzy małe przyciski, które to uruchamiają domyślną przeglądarkę internetową, odtwarzacz muzyczny i klient poczty. Czy naprawdę gracze korzystają z tych funkcji podczas grania? Po bokach klawiatury znajdziemy dwa porty USB 2.0. Podczas korzystania z klawiatury numerycznej będziemy musieli wykorzystać jeden z dwóch portów. Możemy numpada zainstalować zarówno z lewej, jak i z prawej strony, co czyni klawiaturę bardziej uniwersalną. Pomogą nam też magnesy, aby klawiatura nie trzymała się tylko na porcie USB. Tesoro Tizona Numpad jednak nie różni się niczym od zwykłej klawiatury numerycznej. Nie ma też żadnych przydatnych funkcji, które to usprawnią naszą pracę. Tesoro Tizona to bardzo dobra klawiatura, która ma wiele plusów, jak i minusów. Wizualnie wygląda dość prosto, jednak jest niezwykle komfortowa. Nie będziemy odczuwali zmęczenia podczas pisania czy grania. Mechanizm klawiszy może wydawać się dość głośny. Będziemy musieli poświęcić trochę czasu na naukę pisania. Jest ogromna różnica pomiędzy zwykłą klawiaturą a mechaniczną. Zabrakło mi jednak funkcji typowych dla graczy. Skrót klawiszowy do włączania trybu gry i wyłączania klawisza Windowsa to stosunkowo za mało. Nie możemy zmienić funkcji klawiszy pod spacją do własnych potrzeb. Jeżeli Wam jednak to nie przeszkadza i szukacie naprawdę solidnej klawiatury, to szczerze polecam. Zapraszam Was także do wchodzenia na nasz portal wideotesty.pl, odwiedzania naszego forum, jak i lajkowanie fanpage'a na Facebooku.